dostaliśmy pismo z ZIS-u, że proporcja, którą daliśmy budowa studni głębinowej w tym roku jest według ZIS-u nierealna do osiągnięcia. I w tej kwocie nierealna do osiągnięcia, to się kłóci z tym, co mówił prezes sklepami, która powiedziała, że są w stanie stworzyć w tych środkach. A to oni będą to robić. I teraz uchwała ta pojawiła się z powodu naszego braku tak jakby jednoznacznej opinii, czy należy zostawić to zadanie i próbować je zrealizować, czy może przeznaczyć te środki na inny cel. Jeśli byśmy chcieli je dalej realizować, mamy zagrożenie, że środki przepadną. Bo jak niestety ZIS nam udowodni, jak mówi, że czegoś nie zrobi, to potem zrobi wszystko, żeby tego nie zrobić. Wskazano nam z ZIS-u zadanie pod tytułem kontynuacja budowy boiska przy szkole nr 19, wykonanie piłkochwytów. Dla mnie zadanie o tyle kontrowersyjne, że piłkochwyty dla mnie mają duży sens, jak jest boisko do piłki nożnej, ale przy koszykówce piłkochwyty... Już jest piłkochwyty. Już jest, tak? No to tym bardziej wydaje się bardzo dziwne zadanie, które wskazano. Słucham? W czasie mojego urlopu już to powiem. No, to tym bardziej wydaje mi się dziwne wykonanie przez ZIS, znaczy prośba o wykonanie takiego zapisu. Kolejną rzecz, którą zapytałem, tak jakby, czy jesteśmy w stanie zrealizować, bo poprosiłem dwie rzeczy. Poprosiliśmy ZIS o wykaz zadań, które bylibyśmy w stanie zrealizować za te środki według mnie roku. I jak go nam dostarczono, to poprosiłem jeszcze o zadanie pytania, czy jest możliwość, abyśmy za te środki sfinansowali organizację turnieju dla szkół. I tutaj, jeśli byśmy się zdecydowali na taki krok, to rozumiem, że przy tak dużych środkach mielibyśmy jakieś bardzo atrakcyjne nagrody dla szkół w celu wyposażenia ich pracowni WF-u, mówiąc wprost, czyli jakieś stosowne piłki, być może jakieś tablice do kosza, to co akurat szkoły bym powiedział, że jest najbardziej sensowne i czego im brakuje. Nie zaproponowaliśmy świadomie nic, bo sprawa nie jest jednoznaczna, nie jest łatwa i chcieliśmy, żeby Państwo zabrali tutaj głos i nam zaproponowali jakieś rozwiązania. Także otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Pani Kierwina pierwsza, proszę. Ja mam pytanie dotyczące punktu pierwszego. Gdzie jest hala sportowa przy Feldermanga? Tam, gdzie jest boisko. Tam jest boisko. Nie, jest hala sportowa. Obok szatni jest hala sportowa z parkietem. Miałem okazję trenować tam piłkę. Od frontu. Remont tej hali niedawno, ja tam byłem na zbiorze. Odstawili pięknie. No to za te pieniądze tak dobrze. Znaczy, odwołuję się do Państwa, żebyśmy nie dyskutowali na temat punktu 1, 2, 4, 5, bo one już są zrealizowane, środki są wydane, ale byście chcieli to zmienić, tak jak zmienić. Ale to nie jest poprawka. Pana by się zgłaszał, proszę. Po panu to być, proszę. On od wielu lat nigdzie się nie pojawia. Nie wiem, czy to jest problem prawny, i że on nie może. Natomiast tu bym chciał jakieś wyjaśnienie, bo tam była potrzeba walki, była potrzeba innych sprzętów. To zostało już zrobione. Jest zapotrzebowanie na stroje piłkarskie, z tego co ostatnio rozmawiałem w klubie. No już odpowiadam. Czy my chcieliśmy dać wszystkim klubom sportowym środki w tym roku, które są na terenie naszej dzielnicy, ale w wykazie z ZIS-u, który był po obiedzie, nie wiem, pan Łukasz był na obiedzie, tak? Nie, w tym roku nie wiem, kto był. Zostały wskazane nam tylko te rzeczy, które możemy zrealizować po prostu. I z nich wybraliśmy z tego katalogu, nawet nie próbowaliśmy ani wrzucać pomysłów, co można było zrobić klubom, ani nie wykraczaliśmy na ten rok. Proszę. To ja mam pytanie, skoro nie w tym roku będzie ta mowa o tej studni, to w przyszłym? Na przyszły rok ona jest ujęta. I też za 29 tysięcy. Dokładnie jest wpisana za 30. W tym roku mieliśmy kwotę 29, która wiedzieliśmy, że zostanie wykorzystana. Czyli na poprzedniej o 1000 zł więcej będzie można już wybudować tą studnię, tak? Skoro w tym roku nie można za 29, to w przyszłym roku można za 30. No z tego wynika. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję za odpowiedź. Ja chętnie jej udzielę, tylko że jak ja udzielam odpowiedzi, to przy mnie nie przerywać, bo trochę to uniemożliwia udzielanie odpowiedzi.
Jeśli będzie kolejne przerwanie odpowiedzi, no to niestety nie będzie odpowiedzi, bo nie mogę odpowiadać i przekrzykiwać się, to nie jest sorry mój poziom. Jeśli chodzi o to zadanie, ujęliśmy je w tym roku, ponieważ chcieliśmy je zrealizować tak, aby zwolnić środki sobie na przyszły rok. Ponieważ wiedzieliśmy, że i tak mamy to w planie, a mieliśmy wolne środki. Jakby udało się je zrealizować w tym roku, to na przyszły rok byśmy mogli te 30 tysięcy przeznaczyć na co innego. Z racji tego, że ZIS dał sygnał na piśmie, że nie jest możliwa realizacja tego zadania, stąd ta dyskusja, a na przyszły rok będzie 30 tysięcy na studnię głębinową. Kwotę, jaką przewidzieliśmy na to zadanie, ona nie jest do końca zgodna z wyceną ZIS-u, ale jest zgodna z informacją, jaką dał nam prezes Klepati, że jest w stanie za te środki wykonać to zadanie, tudzież jeśli coś brakowało, że jest w stanie dofinansować je z własnego budżetu. Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o studnię głębinową. Proszę. No to w takim razie tutaj jest przeznaczenie środków na imię, mamy wymyślić, na co mają być te środki, czy... Znaczy mamy mniej więcej te alternatywy, o których powiedziałem, bo dostaliśmy też dzisiaj faksem, bo prosiliśmy o to, co możemy zrobić. Jest tam wskazane te piłkochwyty, które, jak Łukasz mówi, są wykorzystane, znaczy już są zrealizowane. Co dla mnie i tak jest dziwne, że piłkochwyty się robi przy boisku do koszykówki. Przy asfaltowym boisku. No, no właśnie, a do koszykówki to nie wiem, czy jest sens robić piłkochwyty. No, nie, chodzi o to, żeby jak piłka pójdzie za parka, żeby nie gonić jej przy tym. Tak, tylko że to nie jest piuka nożna, że się tą piłkę gdzieś tak... Ale przy technice mija się z deską. Często. Dlatego ta dyskusja, jeśli macie jakieś propozycje, to możemy je uwzględnić, przedyskutować, ale to jest kwestia... Może przeznaczmy te środki może na jakieś boisko szkolne, może mamy jakąś rozpoczętą inwestycję w trakcie i żeby ją wspomóc, powiedzmy. Powtórzę jeszcze raz. My dzisiaj właśnie z takim zamysłem, jak Andrzej mówił, wystąpiliśmy do ZIS-u z prośbą, aby wysłali do nas wykaz zadań, które są w stanie w tym roku zrealizować za te środki. Wysłali jedno. Nie wiem, czy wynika to z tego, że chcą koniecznie je zrobić, czy z tego, że nie ma żadnych innych, które są w stanie wykonać, ale ja prosiłem o pełen katalog tych zadań, wskazali tylko jedno, a potem na nasze dodatkowe pytanie, czy możemy to przeznaczyć jeszcze na projekt, tak miękki nazwijmy to, dostałem odpowiedź, że tak. I tak naprawdę jak chętnie bym dofinansował remont tej boiska, bo mam bardzo duże potrzeby i to właściwie na każdym osiedlu, na każdym śmiało można przeznaczyć te środki. Już nie mam taki dylemat, to przeznaczmy tak jak była sugestia. Zorganizujemy, powiedzmy, turniej wielkiego zdarzenia za weźmie. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby turniej był wielkiego zdarzenia, tylko chodzi o to, żeby szkoły zyskały w ten sposób sprzęt. Bo to jest jedyne, że pod pozorem turnieju, znaczy pod pozorem, bo jakby... Wyposażyć szkoły, no kupić za to sprzęt, to bardzo pieniądze. No i szkołą dać jeden, drugi, trzeba mieli sprzęt. Ja mam, proszę. Bo w szkole podstawowej jest 13, no nie klasę sportową, więc może by warto było im dać na jakiś, jeżeli można to wykorzystać, tak żeby sprzęt im dostał. Bo jest tam klasa sportowa. Ja wiem, jesteśmy w stanie dostać każdą szkołę darujemy, tak, która weźmie udział w imprezie. W zależności od tego, czy weźmie udział w imprezie. Czy weźmie udział. Fajnie szkoły umiejętności. A jaka impreza? Za darmo nie dostanę. Znaczy by to nie było, że za darmo dofinansowanie. A jaka impreza? To jest duża kwota. Nie mówimy o imprezie, ale to jest ta cała kwota, to jest 29 tysięcy. To. Mamy 29 tysięcy i możemy albo poczekać, aż nam przepadną, albo sfinansować piłkowy przy wojsku do koszykówki, albo wykonać nagród w turnieju. To zróbmy turniej z okazji Dnia Niepoległości i ewentualnie przed tym. Hokeja do pisania na żużlu. Jak to? Wy już Czelecki. Co wtedy sprzętujemy? Znaczy ja proponuję... No, ale jeżeli by w ogóle chcemy sprzęt, to trzeba by było zapytać te szkoły. Zapytamy. Znaczy, ja myślę, że na pewno byśmy w takiej sytuacji, jeśli byśmy się zdecydowali takie rozwiązanie, to byśmy zapytali szkoły mailowo, jaki sprzęt jest najbardziej potrzebny. I mniej więcej do pewnej kwoty każdej szkoły byśmy przewidzieli, że na pewno dostanie sprzęt na daną kwotę. A oprócz tego tam jeszcze nagrody też za jakieś miejsca, żeby też nie było tylko fasadowe, żeby rzeczywiście był turniej.
Pan Wiktor. Szanowni Państwo, być może możemy zrobić tak. Część tej kwoty przeznaczyć na to tylko w tej szkole 119. To też jest jakaś alternatywa, żeby nie było takiej sytuacji, że muszą okazać, że... Można wstęgę przeczyć, pokazać. A jeżeli te piłkochwyty są już zrobione, znaczy zostały pieniądze wydane na nie. No to nie, to wtedy tym bardziej nie możemy ich przeznaczyć na to zadanie, bo to było bez sensu. No tak. To co by zrobić za darmo? Co, są robione piłkochwyty, są? No tylko nie wiem, czy za darmo zostały. Łukasz mówi, że są zrobione, ale są zrobione czy boisko do piłki. I tam rzeczywiście ma to sens, ale temu są zrobione. Jeden piłkochwyt jest, jeden potrzebny tam jest. Tak, jeden. Od której Radzikowskiego? Radzikowskiego? A od Czerwińskiego nie ma? Nie, no tam jest do koszykówki już poza. No to jest do koszyk. Ja tam słyszałam, że tam lepiej. To dobrze, to w takim razie proponujemy... No ja mam jeszcze pytanie, bo 29 tysięcy to jest naprawdę dużo. Dużo, dlatego się tam nie... No i pytanie, co my za te 29 tysięcy robimy? Czy ja przypominam, że placówek... Właśnie w naszej dzielnicy mamy 24, nie wszystkie są szkołami, ale po liczeniu żłobków i przedszkoli tak nam zostanie sporo tych placówek i wyjdzie na jedną placówkę około 2000. To nie jest tak wiele. Kupuje się 10 piłek do piłki, że 10 do koszykówki i środków nie ma. Jeżeli symetrycznie chcemy dać każdej szkole, to nie są możliwe. Myślę, że nie. Naprawdę, bo piłka to... Bo sam nikt nie powiedział, że musimy kupować piłkę, żeby kupić kozły albo coś, co by zapaniało i pół zajęcia prawdziwie w kółeku. A nie piłka jest bardzo szatki na sprzętu. Szanowni Państwo, w takim razie o tą poprawką rozmawialiśmy o tym na zarządzie i obydwa alternatywy były brane pod uwagę tylko do Państwa decyzji. Proponuję zapis zakup na grunt na turniej z okazji Dnia Niepodległości. Dzielnicowy turniej z okazji Dnia Niepodległości. Organizacja turnieju będzie mieć z naszych turniejów. Także myślę, że zakup na grunt. Tym bardziej, że nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, czy można też inne rzeczy związkować. Także napiszmy organizacja turnieju z okazji Dnia Niepodległości. Ale Niepodległości Święta mamy z Szczeleckiego. To jest myśliwski, a nie sportowy. Słucham? To może Mikołajkowy nazwać. Na śniegu grać? Aśka, na śniegu będą grać? Nie mamy odpowiedzi. Święta Niepodległości. Organizacja turnieju. Szanowni Państwo, organizacja turnieju z okazji Święta Niepodległości. W nawiasie zakup nagród itp. Napiszemy, żeby zostawić sobie furtkę na ewentualnie, co to Pan Tomek mówi, ale myślę, że to nie będzie konieczne. Kto z Państwa jest za taką poprawką? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 3 przeciw. 15 za. Tak, 15 za. Przechodzimy do kolejnego druku. I teraz dodam.